Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i wspomnimy pewnego pana, tylko nie ze względu na to, że był wspaniałym konstruktorem, geniuszem i ostatnie lata życia, bo miał trochę szczęścia, spędził dobrze w Stanach Zjednoczonych, robiąc to, co lubi, czyli dalej konstruował różne technologiczne nowości, zwłaszcza z zakresu rakiet, tutaj już wiadomo o czym mowa, i programu kosmicznego. Oczywiście ten pan najbardziej jest znany ze swoich konstruktów zwanych V1 i V2 z zakresu II wojny światowej, czyli pan Werner von Braun. Niemniej jednak nie będziemy o jego dokonaniach technologicznych mówić, będziemy mówić o trudnym do umieszczenia w czasie wywiadzie, przynajmniej ja nie znalazłem, który dał jednemu z dziennikarzy, mówiąc, że najpierw wrogami będą Rosjanie, potem ktoś z trzeciego świata, a potem przybysze z kosmosu. Czyli streścił całą politykę Zachodu ogłupiania ludzi, a zwłaszcza elit anglosaskich wobec populacji, jakimi rządzą. Problem jest tylko w tym, że pan Werner von Braun nie był biologiem, czyli pomiędzy kimś z trzeciego świata a ufokami nie przewidział, że będą jeszcze jakieś mali mikrobiologiczni przyjaciele, na przykład z Chin. No ale dobra. I właśnie w ostatnich dniach stało się, co się stać miało. Gruchnęła wieść, jakby to powiedzieli co niektórzy, że niezidentyfikowany obiekt latający, z angielska UFO, zostało zestrzelone nad obszarem Alaski i zachodnich prowincji Kanady. No to super, już jesteśmy, jak widzimy, w tym trzecim etapie. Wrogowie z przestrzeni pozaziemskiej atakują Ziemię, w związku z tym trzeba ludziom ograniczyć wolność, trzeba złapać to wszystko za mordę, by ludzkość ratować. Już słyszę to wycie ekspertów, że UFO zawsze było, że tylko żeśmy nie wiedzieli, że tylko żeśmy nie widzieli, ale teraz żeśmy zobaczyli. To tak samo jak bierzesz farmaceutyki po to, żeby nie chronić siebie, a chronić innych, a winę za to, że farmaceutyki nie działają, ponoszą ci, którzy ich nie biorą. Słyszę już uszami mojej wyobraźni podobne bzdury, które będziemy słyszeć o UFO. No niestety, no, widać, że ten świat się musi mocno uszkodzić i w dużej mierze zawalić, byśmy odeszli od tych głupot. Musimy być silni, musimy być dzielni. Niemniej jednak widzimy, że rządzi nami banda niekompetentnych młotków, którzy umieją tylko wymyślać coraz to głupsze rzeczy. A ludzie, bo zaraz tutaj się pewnie pojawi dużo ludzi, to wszystko planowane, tak, to jest plan, to jest plan, to jest plan. Nigdy żaden plan nie działa tak długo, przez tyle dekad. Oczywiście są pewne wytyczne. Niemniej jednak pomijamy w założeniu planu pewien fakt, że ludzie niekompetentni mają bardzo ograniczone pole manewru umysłowe. W związku z tym siłą rzeczy wpadają na bardzo podobne jeden do drugiego pomysły i nie są w stanie wyjść poza pewien ciasny krąg myślenia. Dlatego dopóki mamy tych ludzi przy władzy, kręcimy się wokół tego samego, wokół tych samych głupot. Dlatego, moi państwo, musimy być dzielni. Wchodzimy w kolejny etap wrogów z kosmosu. Jak ich przeżyjemy, to i będziemy świadomi, to uważam, że to ustrojstwo, co nami rządzi, to będzie mocno uszkodzone i się zawali, i będziemy mieli szansę, przynajmniej na jakieś parę pokoleń, zorganizować świat na nowo, tak żeby nie tyle był lepszy, ale bardziej przyjazny i dużo bardziej połączony z rzeczywistością, która nas otacza. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.